kurwa! Witam kolejny raz naszych widzów. Nazywam się Piotr Górski. Chciałbym dzisiaj pokazać wam mianowicie, co się dzieje z silnikiem motocykla crossowego, takiego jak tutaj mamy. Jest to silnik od Yamaha YZF250, jeżeli ulegnie tak zwanemu zatopieniu lub zwodowaniu. Często to się zdarza w crossówkach, jak jeżdżąc enduro, może się zdarzyć nam, że gdzieś ten motocykl zatopimy w jakiejś rzece, w jakimś rowie. Zdarza się również na jakieś bagno, jeżeli ktoś lubi ostrzejsze błoto, trochę poszaleć, ale zdarza się jednak czasem, że motocykl potrafi nam zatonąć. Co wtedy się dzieje z naszym silnikiem? Otóż generalnie, jeżeli utopimy cały motocykl, no jest rzeczą nieuniknioną, żeby nie dostała się woda wraz z błotem. Rozebraliśmy właśnie oto silnik, który właśnie przeszedł taką przygodę zatopienia właśnie w jakimś bagnie tudzież rowie. Wielu się zastanawia, czy po prostu czasami nie wystarczy wymienić oleju raz, ewentualnie drugi, spokojnie pojeździć i wszystko będzie dobrze. Nie, moi drodzy, nie będzie dobrze. Jak widać, rozebraliśmy właśnie silnik, który generalnie no niewinnie został zatopiony, zgasł i to było wszystko. Na szczęście właściciel był na tyle świadomy i rozsądny, że jednak postanowił rozebrać silnik w celu jego wyczyszczenia, zweryfikowania, czy jest na pewno wszystko w porządku. Oto co znaleźliśmy. Jak widać, mamy tutaj smok do pompy oleju oraz komorę, w której zaciąga olej. Proszę zwrócić uwagę, co tu mamy za skarby. Jest to po prostu jedno wielkie błoto, ziemia i syf. Proszę zobaczyć, jak odpada błoto wraz z olejem. Jak widać, całe sitko do oleju było zatkane. O, tak to wygląda. To nie jest koniec, mamy tutaj tego dużo więcej. Można tego wyciągać i wyciągać. Może zdemontujemy szybko smoka do oleju, żeby móc się bardziej dokładniej przyjrzeć, jaka potężna ilość się tego zbiera nam w silniku. Także, moi drodzy, nie lekceważmy sobie niewinnego zatopienia, że wyciągniemy motocykl, wylejemy wodę z silnika, wymienimy olej i będzie dobrze, bo dobrze nie będzie. Jak widać, macie tutaj okazję zobaczyć, co się dzieje w silniku w środku. Ile tego, a proszę, jakie skarby, ile się tego no odkłada. To jest sitko, które zaciąga olej. Olej do smarowania, który krąży po całym silniku. Jak widać, no nie jest to pojedyncze ziarko lub pięć, które się przedostało przykładowo do filtra powietrza, które może nam zniszczyć silnik. Jak widać, tego jest znacznie, znacznie więcej. Proszę zobaczyć. Więc zastanówcie się, moi drodzy, czy aby na pewno chcecie dalej jeździć na takim czymś. Na szczęście właściciel tego motocykla okazał się dużą świadomością i rozsądkiem i postanowił nie jeździć dalej. Posłuchał rady, rozebraliśmy silnik i oto tym samym uratował ten silnik, gdyż wał korbowy uległ. Na szczęście nie uległ zniszczeniu, tłok mamy cały, głowicę mamy całą i mimo, że praktycznie odcięcie smarowania było nieuniknione, gdyż, o, proszę zobaczyć, co mieliśmy w smoku do pompy na oleju, gdzie smarowania nie było wcale lub było jakieś znikome, udało się silnik jednak uratować. Więc nie lekceważcie sobie i niestety, jeżeli motor ulegnie zatopieniu, polecam właśnie rozbiórkę, wyczyszczenie, żeby uniknąć niepotrzebnych przygód i kosztów. Dziękuję uprzejmie.